Kiszka wieruszowska to lokalna, charakterystyczna dla Wieruszowa wersja kiszki ziemniaczanej. Stanowi ona niespotykane gdzie indziej połączenie kiszki ziemniaczanej i białej kaszanki. Potrawę tę tradycyjnie przygotowuje się u nas z lokalnych produktów w okresie bożonarodzeniowym i wielkanocnym. Skąd się wzięła w naszym regionie potrawa charakterystyczna przecież dla wschodniej, rosyjskiej czy białoruskiej kuchni? Dziś już nikt tego nie pamięta, ale prawdopodobnie to wpływ rosyjskiego zaboru na tych terenach. Kiszka wieruszowska to jelita wieprzowe wypełnione farszem, na który składają się surowo, drobno starte na tarce ziemniaki, drobna kasza jęczmienna, gotowane mięso wieprzowe, skwarki, podsmażana posiekana cebula i pokrojona w kostkę wątroba wieprzowa. Napełnione takim farszem jelita gotuje się w wywarze mięsnym. Podaje się ją na ciepło z wody lub podsmażaną na patelni. Kiszkę wieruszowską spośród kiszek ziemniaczanych z innych regionów wyróżnia dodatek gotowanego mięsa wieprzowego pokrojonej w kostkę wątroby wieprzowej i drobnej kaszy jęczmiennej, które są z kolei charakterystyczne dla białej kaszanki.